otwieramy wystawę w Salonie Głowów. Wystawę, która jest świetnym portem erozji. Jest prezentacją efektów pracy artystów skupionych w kole Związku Polskich Artystów Plastycznych. Nasze koło jest związane nie tylko z artystami, którzy należą do nas, ale również z dyplomantami uczelni artystycznych, którzy nie są związkowcami, a których my zawsze bardzo chętnie na naszych plenerach gościmy. W roku 2012 powstało około 80 prac na naszym plenerze. Z racji jednak małej sali możemy tylko część tych naszych prac przedstawić. Chciałbym dodać, że warto jest promować nasze Kujawy poprzez właśnie takie działania artystyczne, poprzez plenery, bo to są miejsca urokliwe, miejsca magiczne, które my co roku odkrywamy. Żeby jednak plener mógł się odbyć, to jednak jest potrzebny tam łańcuszek ludzi, którzy nam pomagają. I dlatego też ja bardzo gorąco dziękuję władzom gminy Włocławek za umożliwienie nam zorganizowania pleneru w Mulniku. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Marzennie Kwiatkowskiej Zespołu Szkół Integracyjnych w Smulniku, gdzie mieliśmy naszą bazę wypadową, gdzie pracownicy tej szkoły podjęli duży trud, żeby nam zapewnić dobre warunki do bytowania.